No dobrze, dzisiaj będzie o naszym polskim Keanu Reeves, jak to kiedyś tam Max Kolonko tego pana przyrównał. To może troszkę podobne. Fakt, że jak widziałem jakiś tam ostatnio film Keanu tego Reevesa, taka dętka, że po prostu no nie da się oglądać, nie? Ale dobrze. Posłuchajmy chwilę na zasadzie cytatu. Więc tylko o tyle. Pierwsza pojawia się subwencja przed mandatami poselskimi, o ile jest ona w pierwszej kolejności tych progów wyborczych, czyli pokonując próg 3% pojawia się subwencja, pokonując próg 5% pojawia się i subwencja, i mandaty poselskie. A powyżej progu 6% te mandaty są zdwojone, to tłumaczył Witold Tymoniusz. Także tam jest różnica między powiedzmy 6-8 posłami, ewentualnie 20 przy przekroczeniu 6%, więc jest to co walczyć. Krzysztof, pytanie było... O, i tu jest ta jego mina właśnie taka fajna. Ja nie robię żadnych researchów, ja po prostu nieraz wrzucę taki film i ja widzę po gębie, po oczach, po prostu po fryzurze, nie? Albo po spodniach, co gościu ma na myśli, nie? Ale dobrze, no. Bez żadnego researcha nic. Wejdźmy na stronę Keanu Reeves, naszego Krzysztofa Bosaka. O. W młodości trenował akrobatykę sportową, no to teraz akrobatykę polityczną. Jakiś tam windsurfing, żeglarzem, też jest ZHP był, odbył kurs dziennikarski, to można sobie poczytać i tu żadnego z tych kierunków nie skończył, nie? Także nie ma żadnej szkoły, niczego w sumie. Nie, ja nie mówię, że to jest źle, nie, bo po coś te szkoły są, nie? Oj, tutaj niedużo można poczytać, także tak w zasadzie nic na jego temat nie ma, nie? Poza tym, że nie ukończył żadnej uczelni. Gdzieś tam się odbijał tu i tam. No i jest teraz u Korwina, także ja mi się zastanawiam, bo on jest ile? 5 lat młodszy ode mnie, także ma tam z 37 lat. I kurwa zastanawiam się, skąd taki gościu ma pieniądze, nie? Skąd? I kto mu płaci? Ja na przykład nie chcę mu płacić. No ale... Kurwa, no widać po tym życiorysie nic. Kurwa, nic. Ale... W tym okresie, kiedy ten jest z gwiazdami miał oglądalność idącą w miliony, a nie jak w tej chwili setki tysięcy. A jakie doświadczenie, o którym pan wspomina, które pan zebrał w Tańcu z Gwiazdami, było takie cenne? Znaczy przede wszystkim poznałem masę ludzi z mediów, którzy nie funkcjonują w ogóle w dziennikarstwie politycznym i trochę inaczej na to wszystko patrzą. No. No, to by pasowało, nie? Wszystko. Tam w pudełku jakby tam nie było za dużo oglądalności, nieważne czy tam jest stanie z Gwiazdami, czy jeżdżenie na łyżwach, tak? Czy cokolwiek, to... tam występuje. Taki kurwa... Jakby to powiedzieć. No na pewno nie Keanu Reeves. A nawet jakby było Keanu Reeves, to jest nic specjalnego. Taki fiut kurwa, pryszczaty kurwa i kolibiący się kurwa w tą wewty, szukający tylko jakichś dotacji albo jakichś kurwa pieniędzy partyjnych, jak przekroczą 3%, oni tak się szarpią, 5 kurwa, 6, to już są zesrani kurwa, bo mogą dalej pierdolić te swoje durnowate gówna kurwa. Idź do roboty, Keanu Reeves. A? Normalnej roboty, zapierdala jak człowiek, a nie kurwa. Jak pudelek kurwa się robisz i napierdalasz po tych telewizjach, nie? Nie opowiadasz jakichś wolności w słowach, jak ty zrównoważony. No jesteś kurwa zrównoważony, bo kurwa jebiesz od nas siano, tak? Od Polaków dymasz kurwa siano, nikt żadnych subwencji nie chce wam płacić. W normalnych warunkach nie chciałby i byś nie istniał, rozumiesz? Pierdolony pudelku? Pa kurwa, spierdalam na wakacje za parę dni, siano.